Z okazji szczególnej, setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Samorząd powiatu czarnkowsko-chrzcianeckiego wspólnie z miastem Czarnków przygotowywał się do obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W 2017 roku został powołany komitet, który nadzorował prace przygotowawcze dzisiejszych uroczystości. Również w tym roku został przygotowany film Powstanie Wielkopolskie Czarnków Odzyskany, którego jako samorząd powiatowy mieliśmy okazję współfinansować i współtworzyć. Ponadto przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy z wielkim powodzeniem dwie edycje Nocy w Starostwie. Impreza była poświęcona tematom powstańczym i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sierpniu minionego roku wmurowaliśmy kamień węgielny pod pomnik powstańców wielkopolskich w Czarnkowie. Ponadto samorząd powiatowy dofinansował pomnik powstańców wielkopolskich w Czarnkowie oraz pomnik w Drawsku, a także w tym roku budżetowym planuje ująć wsparciem finansowym działania związane z przygotowaniem pomnika w Czciance. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom oraz sponsorom. Dziękuję za dialog, zrozumienie i wsparcie finansowe, dzięki któremu była możliwość przygotowania tej imprezy w takim wymiarze. Dzisiaj rzeczywiście taki moment kulminacyjny obchodów setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Centralne uroczystości, jeżeli możemy to tak nazwać, na Placu Wolności, odsłonięcie pomnika, a także inscenizacja w wykonaniu kolegów z Muzeum Wału Pomorskiego. My natomiast jako Starostwo Powiatowe w tym roku ze względu na taki bardzo uroczysty charakter i przygotowanie tych uroczystości wspólnie z Miejskim Centrum Kultury, z miastem Czarnków między innymi, zrezygnowaliśmy z koncepcji Nocy w Starostwie, tak jak to było rok temu czy dwa lata temu, ale to nie znaczy, że w Starostwie Powiatowym nic się nie będzie działo. Być może nie w samym budynku starostwa, ale na tylnym dziedzińcu, jak myśmy to zwykli określać, czyli od strony parkingu, projekcja filmu produkowanego zresztą przez telewizję Asta pod tytułem Powstanie Wielkopolskie Czarnków Odzyskany. Przygotowaliśmy też przepyszną grochówkę. No i jeżeli aura pozwoli, to zapraszamy wszystkich również na ognisko. Czarnków to była skomplikowana sprawa, ponieważ większość ludności była pochodzenia niemieckiego. Polacy stanowili mniejszość. Duża diaspora żydowska była. Firmy prowadzili Niemcy, Żydzi. Było to dość skomplikowane. Społeczeństwo było niezadowolone polskie, ponieważ nie mieli za bardzo praw. Ale przygotowania do Powstania Wielkopolskiego odbywały się już 20-30 lat wcześniej. Polacy robili taką pracę organiczną. Powstawały banki spółdzielcze, organizacje strzeleckie. Także w jakimś sensie już się przygotowywali do Powstania Wielkopolskiego. Przyjazd Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 roku spowodował zaczyn taki, iskrę, że w Poznaniu rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie. A tutaj ziemia czarnkowska, bo tak to się wtedy nazywało, to gromadziła już broń. Natomiast już 5 stycznia 1919 roku powstańcy oswobodzili Czarnków. Akcja tutaj działała się na przestrzeni 3 dni. 5 stycznia Czarnków był generalnie pusty z Niemców, Niemcy się wycofali, następnie polskie oddziały go zajęli, generalnie dość duży oddział, ponad 700 ludzi pod dowództwem Puca był na dworcu kolejowym, inne obsadziły urzędy, problem pojawił się pod Chodzieżą. Tamte walki były dość duże i ciężko było o tą Chodzież, więc generalnie tutaj stąd siły powstańcze poszły na pomoc Chodzieży. W całym mieście według opisu zostało 30 powstańców, no jest to siła dość niewielka. No i w momencie, kiedy te oddziały walczyły pod Chodzieżą, spiły ze 149 Pułku Piechoty i okoliczne oddziały Grandschutzu po prostu weszły tutaj 8 stycznia z rana, zajęły z powrotem Czarnków, Polaków wzięli do niewoli, obsadzili znowu generalnie tutaj miasto, no i oddziały, które wracały z pod Chodzieży, oddziały powstańcze musiały
odbijać miasto, gdzie jak wychodzili, ono było ich. Wszystkie środki i siły zostały skierowane z powrotem do Czankowa i 8 stycznia Czarnków został definitywnie oswobodzony. Te wydarzenia i te 3 dni niejako, które tak mocno jakby podkreślają to, co się stało 100 lat temu w Wielkopolsce, to musi być przekazane młodym pokoleniom. Przede wszystkim młodzieży szkolnej, a tego typu wydarzenia to jest żywa lekcja historii. Żywa lekcja historii, tego się nie da do końca przeczytać w podręczniku, w encyklopedii, tudzież w internecie. To trzeba widzieć, czuć i... Bo to jest najlepszy, najbardziej optymalny przekaz dla młodych ludzi. A jednocześnie też honorujemy tych, którzy zasłużyli na ten pomnik tutaj i zasłużyli na pamięć. Wszyscy dobrze sobie sprawę zdajemy z tego, że akurat ten rok, przynajmniej na naszych ziemiach, to jest 100. rocznica obchodów Powstania Wielkopolskiego. Dlatego około 2 bądź 3 lat temu zawiązał się honorowy komitet obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego, na którym to została poniekąd narzucona mi praca, którą mam wykonać. Ta praca polegała na tym, że miałam zebrać i opracować materiały do wydawnictwa. Oni dla nas, my dla nich, w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Podczas zbierania materiałów często przychodzili do mnie ludzie ze zdjęciami, ze wspomnieniami, z różnymi dokumentami, często z pytaniem, czy to zdjęcie się nadaje, czy te dokumenty są w ogóle coś warte. A przecież musimy sobie zdawać sprawę, że 100 lat to jest cały wiek. To jest okres II wojny światowej, to jest okres PRL-u i gdzie te pamiątki naprawdę były pieczołowicie przechowywane. A wiadomo było, że swojego czasu przetrzymywanie takich pamiątek czasami groziło nawet śmiercią. Dlatego mając taki materiał, starałam się pokazać jak gdyby emocjonalną część tych fotografii, że my, pokolenie 100 lat później, jesteśmy winni oddać cześć powstańcom, którzy oddali swoje życie praktycznie, można powiedzieć, że za nas.